No, halo bus, jak mi słychać? Dobra, teraz muszę wstać. Jezu, ale mi wszystko spędzi. Jezu, debil, po robocie. Zamiast spać, ty nagrywasz. Jezu, no cóż, no. Czas ci leci. Trzeba popierdalać z tematem. Dobrze. Oj, no to lecimy. Czy naprawdę muszę coś mówić? Cześć! Witajcie na kanale Wal z Padusem. Witam Was, Suchy Padus. W tym nostalgicznym miejscu, jakim jest powrót na strych. Chwilowy, ale powrót. Jak zwykle, jak to padło z koncepcji, nie mam na odcinek, tak? Miałem zrobić pilota z tym, nagrać z Jekusiami, ale zrobię to później, bo jeżeli to ma być pilot, to najlepiej jest przetestować jedną łychę. Tak więc to będzie na odcinku drugim. Na odcinku też pierwszym no nie będzie testu na razie tego obiecanego testu ciepłego, i to jest ciepłego glen oszy, bo w ogóle mam podpięty mikrofon, dobrze? Tak, dobrze. Nie będzie tego na razie testu ciepłego glen oszy, bo załamanie pogody, kurwa. Akurat teraz jest załamanie pogody, nie jest tak ciepło, ale obiecuję, że jeżeli tylko będzie cieplej, może nawet jutro, to na szybko sobie wskoczę na strych, ale tak musi być tak fest ciepła. I zobaczymy, co z tego będzie. Muszę to nagrać, bo nawet słuchacie żonowikę. Kupiłem sobie na tą okazję. Tak więc, kochanie, strzeż się. A żonowikę dlatego, bo naprawdę no topless nie będę nagrywał, a przynajmniej to wiecie o co kaman. A przykład zawsze chciałem żonowikę mieć. Dobrze. A w ogóle jak to się nazywa? Tak. Fachowo, nie wiem, podkoszulek siatkowy, czy co? Dobra, mniejsza z tym. Telefon mi wypadł. Nieważne. Tak więc tak, co będzie dzisiaj, słuchajcie? Dzisiaj, jako że kończyłem w Polsce dymem, zaczynam dymem w Anglii i to nie byle jakim. Nie, jeszcze nie laga, ale pierwsza trójca. Jeżeli... No jak wiadomo, jak śledziłem fora i tak dalej, jak się zacząłem dymami interesować, zawsze trzy nazwy, trzy destylarnie, trzy butelki się pojawiały. Pierwsza, zazwyczaj każdy mówił, każdemu to, no 50% o odpowiedzi, tak, pirady drzwi, Artberg, wiadome. I po 25% była albo Lagavulin, albo Lafroig. Tak więc zapraszam na Wal z Padusem na strychu. Wal z Padusem to ja dla was odkrywam ten świat. Wal z Padusem, bo każda whisky ma inny smak. No i cóż, kolejne wspomnienie ze strychu. Ja to biorę do Polski i ja wam coś potem o tym powiem. To, bo to jest masakra. Znaczy masakra, bardzo pozytywna rzecz. Tak więc, gdzie jest mój kieliszek? W ogóle jedno zgubiłem, cholera, gdzieś tu pewnie leży kieliszek kalibracyjny. Słuchajcie,
Cóż, skalibruje się już. Ten odcinek będzie odcinkiem pewnych sentymentów i powrotów właśnie na strych. Tak więc ja tutaj wstaję i biorę moją sztandarową łychę kalibracyjną, jaką jest Wyden McKay, o której wam za chwilkę opowiem. Powiem wam tak. Szkoda, że wyjeżdżam. Znaczy, jeżeli mam życie prywatne rozdzielić, a prowadzenie kanału, to bardzo szkoda jest, że odjeżdżam, bo wolę nagrywać tutaj. Dlaczego? Powodów jest multum. Po pierwsze, kwestii technicznych nie będę przytaczał, bo wiadomo, no, mogłem kurwa zapakować ringa, mogłem zapakować lepszy aparat, mogłem zapakować mikrofon i by, że tak powiem, z jakością i tak dalej problemu nie było, ale kto się spodziewał, miałem wyjechać na 3 tygodnie, zostałem 4 miesiące. No cóż, dobra. Tak więc no, miałem nagrać, kurde, 3-4 odcinki i koniec, a tu musiałem ciągnąć prawie pół roku to wszystko, ten cały pierdzielniczek. Dobra, ale o co biega? Chodzi o to, że tu wchodzę i teoretycznie nawet mam zamontowany aparat, tylko po prostu podłączam wszystko pod prąd, nagrywaj i wszystko pięknie leci. No w piwnicy nie ma tak fajnie, trzeba to wszystko podłączać, przestawiać. Mam nadzieję, że to się w ogóle to jest czyste, czy znowu standardowo? Nie no, dobra, wezmę czysty. Oj, padus. I nie śmierć. Dobrze. No, prawie 5 miesięcy siedziało w zakrywce, tak więc trzeba się tam co się dziwić. Dobrze, nalejemy sobie lafroidzika. Po pierwsze, ja muszę nagrywać testy, kiedy... Ja muszę nagrywać testy, że tak powiem, za pierwszym razem, bo wtedy najlepsze mi przychodzą teksty, zresztą wtedy no, ważne jest pierwsze doznanie, tak? Jak mam być waszym odnośnikiem jako żółtodziób, to wy pewnie tak samo będziecie mieli uczucia za pierwszym razem, tak jak ja też za pierwszym razem. Dobrze. Poza tym, wracając do tematu, gdzie wolę nagrywać, to mam więcej miejsca. Jeszcze będzie więcej miejsca, bo to wszystko będzie znikać zaraz, bo to jeszcze będę to pakował. Dużo spakowałem, ale jeszcze naprawdę od groma przede mną. Jest dzisiaj środa, bus przyjeżdża w sobotę, a ja wyjeżdżam w niedzielę, tak więc no nie wiem, ja tego nie widzę totalnie. Jeszcze teraz, zamiast pakować dla was, to nagrywam. Może to docenicie, nie? A, i dobra, zażebram. Proszę was, słuchajcie chłopaki, słuchajcie byczki i sikorki. Jeżeli to oglądacie, nie wiem, jak się nie podobało, to nie, no wiadomo, nie? To łapa w dół, ale jak się podobało, dajcie tą łapkę w górę, napiszcie jakiś kurde głupi komentarz, nawet o super, albo fajnie, dobra robota, czy tam o spierdala i chuj ci w dupę, zamknij kanał i spierdala i lecę do Millera. No właśnie, bo co innego jest rzucać filmik na kanał, kiedy widzisz, że ktoś ci ogląda i nawiązuje jakby z tobą jakąś relację, tak? A na przykład parę filmików wstawiam, jest kurwa zero komentarzy. No ja tak nie wiem w sumie, czy ciągnąć ten pierdolnik dalej, czy nie. No, walka z algorytmem to jest jedno, ale dwa, no po prostu naocznie widzę, że jest cisza. Co prawda wiadomo, jak na przykład kogoś znajomego spotykam na ulicy, to mi powie kilka ciepłych słów. No i to jest zupełnie co innego, ale no wiecie, co innego znajomi, wiadomo, że znajomi są zawsze znajomymi, ale zawsze też fajnie otrzymać jakiś komentarz od tak zwanego randoma z internetu. Dobra, padus, kończ to, kalibruj się, nagram dzisiaj 2 odcinki, zobaczymy jak to, ja to sobie przeleję tutaj.
Pierwsze zdziwko związane z kanałem, tak? Jakie miałem po przyjeździe z Polski tutaj, do Wielkiej Brytanii, to byłem naprawdę, i to nie jakaś reklama czy coś, czy no pośrednio reklama, ale coś. No właśnie. Wiecie, że ja tych skurwysynów małych nie doceniłem. Ja je nazwałem Padus Lekkie Skoki Napięcia. Co nam się kurwa kroi? Ty. Duchy. Czekajcie. Muszę pokombinować z tym, z kablem. Noż. Kurwa mać. Dobra, odłączę to na chwilę i podłączę znowu. Chuj może być. Jak poprawiasz coś za bardzo, to się spierdoli. Prawo Murphy'ego. Masakra, no. A mówiłem jeszcze przed chwilą, jak się przechylę tak, to będę prościej, nie? Mówiłem jeszcze przed chwilą, że tylko wchodzę i nagrywam. Nie wiem, jak ja to wcześniej zrobiłem, że to wszystko kurwa działało. Teraz... Ten, ładowarki musiałem zmienić. Dobra. O czym to ja mówiłem? O Padus Nothing Jars. Nie. Pozytywnie się zaskoczyłem, bo myślałem, że przyjeżdżając do Polski, jak sobie kupię te kieliszki, nie? No to po prostu będzie Uber, kurwa, zupełnie inne doznania i w ogóle. Wiadomo, jak mam na myśli ten kieliszek degustacyjny typowy do łychy, to tak jest. Ale to w ogóle nie odstaje. Wręcz powiem przeciwnie. Te Padus Non-Nosing Jar wcale nie są non-nosing, tylko one są naprawdę nosing, ale już zostanę przy nazwie non-nosing jars, bo jest fajnie, myślę, że chwytliwa. Kurwa. No bo zobaczcie, no. Zwężają się, tu jest prosto. Otwartycznie wszystko jest tak, jak trzeba. Kręci się zajebiście. Nie trzeba sporo lać. No, no dobra, do tego szczytu to bym musiał takiego sztaga naprawdę pierdolnąć. Ale powiem wam, wybierając kształt, jak jeszcze się gówno znałem, co się jeszcze nic nie zmieniło, to trafiłem w dychę. Jak najbardziej biorę to do Polski. Jak najbardziej w tym będę dalej pił, tak więc kieliszek degustacyjny w domu, w zaciszu domowym, chyba że będzie jakaś naprawdę fajna łycha. Na co dzień. A na nagrywanie odcinków Padus Non-Nosing Jars. Tak więc Wyden McKay. Słodziuteńki. Tu wyjeżdża teraz karta do Wyden McKay na test. Do starych, dobrych czasów, kiedy jeszcze miałem flow, a nie zamulałem jak teraz. Nie wiem, jak ja mogłem najeżdżać w którymś tam z jednych odcinków, że kurwa coraz gorzej. Jak przyjechałem do Anglii, spróbowałem, kurwa, to te berbeluchy, co piłem w Polsce, to były kutasy. To jest naprawdę spoko. Jest w Polsce, mówiłem, że nie ma dostępnych w Polsce, znalazłem w Polsce. O, mi w gagę poszło. Ale naprawdę dobre. Ostatnio było w promocji w Tesco. Zaszywa się 16 funtów z jak masz kartę, club card. 16 funtów za litr bardzo dobrej łychy, którą możesz podawać na każdą okazję. No kurwa, słuchajcie, przypatrzcie się tej butelce. I tyle. Odstawiam. Odczekam chwilkę.
I tak, słuchajcie. O, czekajcie, muszę sobie... Jezus Mary, o Jezu. O, dobrze. Ty z B-rolu. Z wyrolu. Mówiłem w którymś tam z odcinków polskich, że mam Lafroiga Selecta. Gównoprawdę, mam lepiej Lafroiga dyszkę. Dużo się zastanawiałem, czy jakim polecieć, że powiem, jak odcinek prowadzić. Czy po staremu, jak było w Anglii, że coś tam gadałem o historii, czy po polsku, że czytam po prostu z tego. I no słuchajcie, no nie jest tym tajemnicą, że ja napierdalałem z kartek, nie? Ale z kartek napierdalałem i tak, co znalazłem na Wikipedii, albo pod tutaj przyjąłem z innego kanału, czy z innego bloga. Tak więc, tak jak mówiłem, to w Polsce, jeżeli chcecie sobie posłuchać o historii, jakiejś destylarni, historii jakiejś whisky, historii jakiejś butelki, zapraszam na inny kanał. Tutaj będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o doznaniach wizualnych, tym, co jest napisane na buteleczce i to, co najważniejsze, to, co ta butelka, ten kieliszek skrywa w środku. Nie przedłużając tego, że to jest odcinek pilotowy polskiego sezonu, zaczynamy. Słuchajcie, od razu jest dym. Zupełnie innej... innego kalibru, tak? Jest intensywniejszy, jest bardziej grillowy, jest bardziej spalony. Podobno Lafroig ma medyczne nuty, nie wyczuwam. Jeżeli te medyczne nuty są takie, na przykład jak w Black Ramie, takie jak na przykład w Claymore, no to tutaj tego nie ma. Jeżeli to, co ja myślę, że jest medycznymi nutami, jest ten taki chemiczny jakby zapach, to tutaj ten chemiczny zapach nie występuje. No i tak, słuchajcie, będę szczery. Będę szczery, bo staram się, kurwa, przeczytać coś, ale to jest 5 ml. 50. Gówno nie potrafię nic tu odczytać. Widzę single mouth. Wiley. O, jest co powinienem czuć, ale to wezmę później. Ogólnie butelka sama w sobie fajnie. Nie wiem, czy tak butelka wygląda w oryginale w wersji dużej 07. Minimalistycznie. Papier jest fajny, taki chropowaty. Do mnie nie przemawia, nie lubię takiego czegoś, ale ma to jakąś swoją może duszę. No na pewno się wyróżnia na tle innych. Dobra, Padus, przejdźmy do testowania. Kolor zwyczajny. Ale spalony zapach. Jest spalona. Jest grillowa. Jest mocno grillowa. Wyraźnie dymna. Wodorostowa. Tak jak powinna być, jeżeli Lafroig pojawia się w trzech propozycjach whisky typowo dymnej. Tam mieli kuźwa rację. Z przyjemnością nie mogę się doczekać przygody z nią po raz kolejny. Lafroig, dyszka. O, późno się wraca.
Moje wrażenie jest takie, że finisz jest średnio długi. Na nosie zrobiła na mnie dużo większe wrażenie. W ustach fajnie. Troszeczkę wziąłem dookoła języka. Podobnie jak na nosie, może nie to, że bardziej intensywnie, ale jakby troszeczkę bardziej spalono na języku, czyli fajnie, szczególnie tutaj pod. Po przełknięciu alkohol wszedł, ale naprawdę alkohol w stylu bardzo spoko. Troszkę tam poleciało jakiegoś dymu w pewnym czasie. Co prawda finisz już się skończył po jakichś paru sekundach, ale dalej jakby delikatnie czuję ten dym dalej w swoich ustach. Tak więc jak najbardziej bym nie przepijał ani nie przegryzał. Wolę sobie to potrzymać trochę na języku. Jest i beknięcie. No i tyle. Jak najbardziej polecam. Jak najbardziej jest fajna. Cena nie ma tragedii. Za 50, taką mam, zapłaciłem 5 funtów. Jak na warunki brytyjskie, jak najbardziej na spróbowanie. Ok. Cena za 0,7 chyba kosztuje tam 38. Też nieźle. Czyli na promocji będzie pewnie za 25. Do 30, super, jak najbardziej polecam, jak najbardziej bym mógł do niej wrócić, bardzo fajna rzecz. A teraz kawał. Tak więc kawałem będzie, że tak powiem, sztosik z mojego dzieciństwa, nawet czasów chyba podstawówki. W pewnej podradomskiej wsi, na przykład w Zwoleniu, żył sobie koleżka, który po prostu miał taki dar, że dupą potrafił, jak brzmi, tak brzmi, że dupą potrafił wyczuć smaki. No i oczywiście zgłosił się do Mam Talent, a jak? No i występ. No i ktoś z widowni tam, o, przypuśćmy, ten Chilińska ma, kurwa, coś mu tam zapodać w kichę. I on ma powiedzieć, po prostu powiedzieć, co to jest. No to pierwszy tam z jurorów, tam któryś tam podłazi i to bierze ze stołu tą kaszankę. I jem mu, kurwa, w dupsko dam. Zastanowił się, ścisnął pośladki, zastanawia się kaszanka. W Anglii black pudding. Wszyscy, kurwa, brawa, kurwa, wszyscy zdziwieni, pierdolony. Podchodzi ten, wojewódzki, kurwa. Patrzy, co mu tam wpierdolić. O, kurwa, parówę. Chuj, od razu 5, kurwa. Wziął, skręcił, prześwidrowało tamten. Ale tu, spiął się. Kurwa, te bierlinki, kurwa, wszyscy, o kurwa, rozjebało głowę, masakra. Podchodzi, kurwa, ta trzecia, ta piosenkarka, podłazi tak, kurwa, patrzy, kurwa, co tu podać, chuj, odkręciła nogę od, kurwa, stołu, kurwa, wpierdoliła mu w dupsko, o kurwa, Huta Katowice, stal próby, kurwa, tej, wszyscy, kurwa, a ja pierdolę, co się dzieje, kurwa, jest mistrz, ale kurwa ten, ten, Hołownia, kurwa, wbił, kurwa, nie może tak, kurwa, być, poleciał szybko na zaplecze, naparzył, kurwa, herbaty, kurwa, leci, kurwa, z tym, wiesz, z tym gorącym kółkiem i jeb mu w tą, kurwa, dupę, tamten, co, gorąca? Nie, gorzka! Kurwa, słuchajcie, Padus pije, Padus wali, Padus nigdy cię nie przewali, Padus tym razem bardzo intensywnie wącha, Padus niucha,
Szczególnie swoje skarpetki po robocie, które teraz tak biją, że ja pierdolę. Patrz, nigdy cię. Oj nie. Do zobaczenia.